Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim, Liska z tej strony Hades i witam was w kolejnym Castle Story, czyli standardowo co drugi dzień, dzionek, ewentualnie w weekend, witam was serdecznie. I skończyliśmy tutaj, jak pamiętacie w ostatnim odcinku, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, zapraszam. Straciliśmy troszeczkę Delm, niestety, zostaliśmy mocno, że tak powiem, zdziesiątkowani nawet bym powiedział, niestety. Ale staramy się odbudować jak najlepiej. Tutaj właśnie, o, jeszcze te wydobędziemy żółte, znaczy pomarańczowe rzeczy. Teraz jak widzicie, próbuję jakby ruszyć z produkcją nowej broni, nowego oręża, z czym mamy naprawdę niemałe problemy, ponieważ no... Ponieważ mamy problemy z tym, że nie mamy czym przepalać naszych tutaj rzeczy, niestety. Więc no, więc musimy brać pod uwagę wszystko. Dobra, widzę, że tu hilające totemiksy się zaczęły zrobić. To teraz tak. Nie to. To. Hilującego tego. Proszę mi postawić tutaj. A czerwonego w sumie też tutaj proszę postawić. Ktoś się tym zajmie na pewno. Tylko że zaraz muszę ich wzywać już do obrony. A nawet już muszę was wezwać do obrony, moi miśki, niestety. No, wybudowaliśmy na szybko tutaj taki, nie wiem, wał obronny, cokolwiek. Tutaj w ogóle powinienem wymienić wszystko na kamień, bo to się wszystko podnosi z ataku na atak i to jest bardzo, bardzo złe. Dobra, kusznicy. Kusznicy, szybko tutaj wskakujecie. O kurde, my mamy bombiarza, nie możemy mieć kogoś innego. Nie, bombiarz, ty mi się nie przydasz kompletnie, przepraszam, ale... No nie ma opcji. Nie ma opcji, że się przydasz jakkolwiek. Okej, stawiamy tutaj naszych kumpli. A was tutaj szybko poproszę, po prostu. No. A ty będziesz bronił tutaj tej pozycji. Dobra. W sensie jakby strasznie osłabiłem sobie atak, w sensie bardzo osłabiłem sobie ten pierwszy, jak to się nazywa, tą pierwszą falę ostrzałową, ja sobie zdaję sprawę, ustawiając tu tak tych kuszników, ale no myślę, że i tak pod koniec dnia wyjdzie to może nawet lepiej. Dobra, zobaczmy jak to wyjdzie. A, no ja myślałem, że oni zaczynają tu coś kopać, nie? 8 i 6, dobra, czyli powinniśmy raczej ich tutaj powalić bez większych problemów. Ej, nie, no dobra, ci kusznicy widzą i będą strzelali, bardzo dobrze. Okej. No widzę, że do naprawy tutaj nam już, powiedzmy, wzywają pierwszych ziutków. W ogóle tak wpadłem na pomysł, że mogę zrobić, wykopać się tu, no nie? I tak, no musiałbym wam pokazać w sumie, ale mam taki fajny pomysł, może kiedyś go uda mi się wybudować. Ej, no elegancko, obrona przeszła tak jakbym chciał. W sumie, no. Wow, halo, ej, jeden tutaj wleciał. Przebili się przez ten mały murek. Znaczy, no to było w końcu takie do przewidzenia, o nie. Dobra, dawaj, dawaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, go walka. Okej, bardzo dobrze poszło. Dobra, to teraz tak. Ciebie. Au, lag. Dobra, dawaj, rozwalacie go i tyle. Dobra, dziękuję. Ty, lecisz już się odkładasz. Tak samo ty, wszyscy pokonani.
Wszyscy, dobra, wszyscy pokonani. Możemy w takim razie wrócić do napraw naszych tutaj, wiecie, napraw naszych włości. Bo to trochę napraw właśnie, no, musimy odwalić teraz. Okej, okay, wiecie co jest najgorsze? Że to wszystko się zaczyna podnosić, nie? Że to wszystko zaczyna się podnosić i... w końcu będzie masakra i to duża. Dobra. Usuń. Okej. Ekipa naprawiaczy tutaj, to nie wy naprawiacie i wy też tego nie naprawiacie. Dobra. Musimy jakby tutaj bardziej umocnić naszą, wiecie, naszą pozycję. Tym samym potrzebujemy... Ej, schowajcie się już, co? Proszę się schować i wracamy do normalnej roboty. Tutaj z kolei znów musimy sobie wydobyć. Wydobyć żółtego, tych pomarańczowych kryształów. Tutaj też jest, to też to wydobądźcie. Jeśli widzę, to tylko teraz je tak klikam, nie? Bo... No naprawdę, tutaj potrzebujemy bardzo dużo tego i... No chcąc, nie chcąc, trzeba. Okej, okay, i tutaj już możemy postawić te kamienie. Dobrze, ładnie. W takim razie, bo wiecie, będzie to na równi i tutaj już się nie będzie nam powiększało. Bo jak widzicie, ta górka się cały czas powiększa i to jest, no, jej nieunikniony problem niestety. Ale spokojnie, damy sobie radę. Czy już jakaś tam zbroja, elementy zbroi nam tu podleciały? Nie, ale widzę, że mamy już tego kruszcu, więc żelazo jest wydobywane. Tutaj kopalnia działa, tak, ej, ta kopalnia działa i to jest bardzo fajne, że ona zaczęła sobie w końcu działać. No niestety żadnego nie możemy sobie zrespić tutaj, kolegi, no, fajnie by było jednak. Tutaj, jak widzicie, też jest taki, mała górka już się zrobiła przez to, że wiecie, ciągle ten syf został wywalany. A tutaj się robi mała dziurka, hech. No dobra. Gdzie jest narzędzia budowy? Wiem, w ogóle słuchajcie, wiem, że są teraz lagi z tym, nie? Ale jakby ja nic nie mogę sensownego z tym niestety zrobić. Nawet jeśli bym chciał, to no nic z tym nie zrobię, nie? Dobra, psujcie to po prostu. To tak samo i to musi być zepsute i to. Mhm. I tu już zacznę robić takie schody. Jakby w sensie, wiecie, takie ping, żeby musieli się wspinać po tym wszystkim i dzięki temu będziemy mieli mnóstwo czasu. Mam jeszcze troszeczkę sobie czasu. No tutaj chyba nie chcę jednak robić im tego rowu. No, to byłaby bardzo głupia decyzja z mojej strony, tak uważam. No wydobywajcie tutaj sobie szybciutko. Tutaj już mogę postawić pierwszy klocek, okej. Ej, no powoli nam idzie jakoś, nie? Tak szczerze. Ej, dobra, bo coś nacisnąłem i się przestraszyłem, że nie powinienem tego naciskać. O, lag. No teraz te lagi będą, będzie coraz więcej tych lagów niestety, no czyli taki standardzik tej gry się nam zaczyna pojawiać niestety. No ale dobra, jestem dobrej myśli. Jak tam nasze żelazo? Czy nasze żelazo już ten? Chodź tu. Ziomek, weź sobie to i lecisz z tym tutaj. Lecisz z tym tutaj, żeby to położyć sobie w tym miejscu. Okej, okay. I zaraz muszę ich wzywać, nie? Zaraz muszę zacząć ich wzywać do roboty. Znaczy do roboty, do obrony, przepraszam, nie? No bo tak... Dobra, i tutaj ten jeden klocek jeszcze. Okej, okay, dobra, czyli tu powoli już mamy sprawę wyjaśnioną. W sensie pomalutku będziemy robili te schodki sobie w dół, które będą naprawdę bardzo spowalniały naszych oponentów. No o co nam tak naprawdę chodzi, tak przypominam.
I dobra, i teraz dzwonimy na alarm. Dyn, 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 dyn. Alarm, dzwonimy na alarm. Halo, wszyscy! 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 Czego wy nie rozumiecie w swoje wszyscy? Może wszyscy po prostu nie rozumiecie. Dawaj, go mag, bądź magiem. Ziomek, dobra, jest, ubrałeś się. Szybko tutaj. Nasi kusznicy. O, mamy nowego 6. kusznika, fajnie. I chyba wy jesteście tymi właśnie tą tylnią strażą w tym momencie, bo innej opcji nie ma, a swoją drogą może jakiś tych pikinierów zrobię, nie? No bo niestety z pikami mamy... O nie, bo ty... Bo wy szkło wydapiacie, ja już nie chcę tego szkła. Ojeju. Dobra, szybko. Tu. Wow, ej, zaczęło się robić źle. Pójdźcie tutaj. On skrzesza tutaj tych ziutków. Okej, dobra, w razie czego ciebie już cofam. Oj, ale się uwziął na niego, nie? Cofnij. Ej, dobra, super, bo nie wiem, w co on strzela, ale jest zablokowany. Cofnij, Nunu. Nunu, musisz się cofnąć, dobra, bardzo dobrze. Oj, trafił w tego maga, ale dobra. Idźcie tutaj. Ej, dobra obrona nam się zrobiła, naprawdę, kurde. Dobra, strzelajcie w niego, nie? A ci raczej dadzą sobie radę sami, dokładnie. Tam zostawiłem i tak kilku kuszników, więc... no. Rozwalony został? Nie. On skrzesza ich dalej, wow. Nie wiem czemu się to tak dzieje, nie? Ale... Z jakiegoś powodu się dzieje. O nie, ej, co, cofnij. Bergel. O nie, łucznik, kilo, cofnij. Bergel, cofnij. Ej, teraz chcąc, nie chcąc, ja ich nawet nie uratuję, jeśli miałby ktoś zginąć, nie? Tak jakby, no nie wiem, co mam powiedzieć. W sensie idzie źle. Może tyle powiem, nie? Idzie bardzo źle i to mnie martwi, bo nie umiem grać w tę grę. Na to wychodzi. To jest smutne, naprawdę to jest smutne, że nie potrafię grać w tę grę. Okej, dobra, ale coś tutaj się podziało. Coś tutaj się podziało, w sensie... Nawet całkiem dobrze uważam, że... No dobra, prócz tego małego failu, nie? To całkiem nawet nieźle poszło. No tylko ten mały failik tutaj, no... Mały failik był, ale żelazo... Właśnie w końcu zaczęliśmy żelazo wykuwać. I to jest bardzo dobre, ponieważ w końcu zaczniemy mieć normalne jednostki. Dziękuję. No... W ogóle tego łucznika, no tych łuczników, kurde, no... Nie chcę tych łuczników, nie? Więc jakbyście mogli ich usunąć, to byłoby fajne. Coś tutaj na bronie też jeszcze zostawimy. Sobie kolejne 4, powiedzmy. No i okej. I okej, no zaczynamy, no stawać na nogi, mogę tak to powiedzieć.
Ziomek. No ja nie mam nic do powiedzenia, jeśli chodzi o tego zioma, nie? Jakby... Kurde! Stary, czemu ty mi to robisz? W ogóle taka ciekawostka, że... Ej, chwila, bo wiecie, my tutaj tak sobie zaraz zablokujemy, tam wiecie, chcąc, nie chcąc... strefę do przechodzenia. O, lag, dobra. Laki po lagu, dobra, musimy zrobić te schodki tutaj, bo... Ej, ale bardzo fajnie to zaczęło działać w sumie, nie? Tak mi się mega to podoba. Co wy robicie? Moglibyście polecieć sobie tutaj do tego, przestać być sprzątaczami i uwolnić naszą Delmę. Nie wiem, co ten proto tam robi swoją drogą. To jest takie... No dziwne, to jest dziwne, co tu się dzieje. Przepraszam was za Facebooka. Ktokolwiek by to był, to jest w chwili, w tym momencie nieważne oczywiście. Nie rób tego, nie chcesz tego robić. Ziomek, nie chcesz tego robić. Jedyne co chcesz to zepsuć. Fajnie byłoby, gdybyście już to zepsuli, wiecie, panowie. Swoją drogą. Tutaj kolejną warstwę możemy zacząć usuwać sobie. I już pomalutku, wiecie, robić to co powinniśmy. Ja nie wiem czemu tylko wy tu wpadacie, nie? Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, czemu one tu wpadają, ale... To jest dobry pomysł. Może już nie będą wpadały tam przynajmniej, nie? No to byłoby fajne, gdybyście już tam nie wpadały, serio. Zróbmy to w ten sposób, mamy jeszcze minutę ten, prawie nic nie zrobiliśmy znowu. Smuci mnie to niezmiernie, że znów praktycznie nie zrobiliśmy nic sensownego. Chyba, że coś tu wróciło. Ej, dobra, ci łucznicy zostali zniszczeni raz na zawsze. Bardzo mnie to cieszy, że już więcej nie będziemy ten. Tutaj fajnie się robi, bo tutaj się robi dla nas kolejna jakby warstwa obronna, nie? Bo później, właśnie, bo tutaj ten tunel się zrobi jeszcze tak. No i tutaj się odalienujemy taką fosą małą, dobra, swoją drogą. Wszyscy musicie. Okej, no ten bomber mnie bardzo boli, bo ten bomber jest useless, nie? Okej, czyli cały czas brakuje mi jednostek, tak w sumie. Dobra, szybko, lecicie tutaj w to miejsce. Tak, żadnych kuszników więcej nie mamy, nie. Wejdźcie tutaj, kusznicy. Mag może sobie stanąć tutaj. I oczywiście... Cofasz się! Okej, widzę, że znów czarodziej się nam tu dał. Pozycja obronna. Gdzie jest czarodziej? Gdzie jest magiczny ziomek? Wow! A wy co tu robicie? Okej, dobra, tutaj sobie powoli strzelają, bardzo dobrze. No tu jakieś spowolnienie wleciało, nie? Na rejony.
Ej, wiecie co? Jest mały problem. I czy to jest, że... To jest żelazo, zostaw je. O nie, najgorzej. Ej, czy to będzie koniec? Dobra, ej, wracaj tutaj na mur. Ojeju. W sensie nie spodziewałem się, że oni tutaj cokolwiek będą chcieli dobić. Atak, atakujemy. Wow, ej, ale oni latają, nie? Kurde. Nie, Boris, nie, to jest najgłupsza rzecz, jaką możecie w tym momencie zrobić. Ej, a to strzela jeszcze. Ej, ten ward strzela, co? No nie, i dostał, najgorzej. Boris, ty uciekasz. Boris, uciekasz jak najdalej się da. Ej, dobra, ej, fajnie, że ten wow, ej, dobra, robimy produkcję tych kryształów, nie? Cofać. Ty też cofasz, ziomek, kurde. Cofacie wszyscy. Cofacie się wszyscy. Oni zaraz tutaj przejdą, nie? I to będzie problem. To będzie na pewno problem jakiś. Dobra, tutaj stańcie. Ty, dobra, ty tam już możesz chodzić, nie? Kusznicy, strzelać. Bardzo dobrze, ej, musimy zrobić więcej tych ziomków, nie? One są super, nie? Ja chcę mieć ich więcej. Tylko, że wy się tam kopiecie, no ja muszę was zniszczyć przed tym. Dobra, wy możecie podejść. Wy też podejdźcie. A ty, ziomek, ja wiem, co ty zrobisz. Idź tutaj. I ty będziesz nas healał. Ty będziesz naszym healerem. Dobra, jest umarł. Dobra, wskakujcie tam, nie? Wybijcie te ścierwa do nogi. Tutaj jakiś hilek niech wleci. Najgorsze jest to, że wiecie, że z jednej do drugiej w sensie z jednej do drugiej obrony teraz musimy tutaj przetrwać, nie? A jeszcze jest gorsze to, że tutaj straciliśmy mocną pozycję. No, bardzo źle się zaczęło robić. Usuń tutaj. Aż nie wiem, co kurde powiedzieć tak szczerze. Ale za to wiem coś jeszcze. To... tutaj będziemy mogli mur zaraz postawić jakiś, nie? Dobra, wszyscy tutaj. Wszyscy tutaj. Ja muszę ogarnąć w ogóle, na czym stoimy i jak bardzo zostaliśmy w dupę. Bardzo. Tia. No dobra, no kuszników i tak muszę tu postawić, no. I im szybciej to zrobię, tym lepiej.
Jednak. W sensie chciałbym, żeby oni ruszyli po naprawy, naprawdę, ale. No, w tych warunkach, co teraz jesteśmy, to jest, no, troszeczkę niemożliwe. Trzech pracusi musi tu sobie działać w tym momencie i tyle. Bo rozumiem, że nic innego nie zostało wykute dodatkowo, ale żelazo w końcu ruszyło z wydobyciem. Bardzo mnie to cieszy. Ziomek, weź ten, proszę cię. Ty masz żelazo czy kamień? Ej, tu, ej, mamy bomby, to sporo, halo. Patrzcie, tu są bomby i tak się zastanawiałem, jak one są składowywane. Dobra, weźmy sobie to. Weźmy sobie to i postawmy tutaj. Tak, będę mógł, tak, mogę sobie na to pozwolić, dobra. Fajnie to działa, ej, serio, ja nie sądziłem, że jakby to będzie strzelało, szczerze, myślałem, że bo coś tam czytałem, że tam jakaś ochrona, coś tam, to takie, ej, dobra, to jakiegoś shielda nam da, czy coś, nie? A tu jednak coś takiego, nie? Tak fajnie. Miła niespodzianka na pewno. Wejdź tutaj, on ci już zeskakuje. Jakby, i umieść to sobie tutaj. Dobra, jest, leć po kolejnego. Leć po kolejnego i... zaraz tutaj będzie trzeba coś zrobić, no. Będzie trzeba tutaj jakąś dziurę wykopać. Mur postawić, cokolwiek, bo no. W takim aspekcie długo nie wytrzymamy. I ty tutaj postawisz tego. Teraz tak, tutaj musi wlecieć obrona jakaś. Tutaj tak samo. A tu będziesz atakującym. Jakby naprawiać tego, olać na razie naprawy tego, nie? Stary, nie przejdziesz, nie ma bata. Nie pozwolę ci na to, sorry. Dobra. Mamy większą obronę już tej strefy. W sumie mogę sobie pozwolić na jeszcze jednego. Kurde, czemu by nie? Bo jeżeli one naprawdę tak... w sensie, musimy zakryć tą lukę stratnych jednostek, nie? Więc myślę, uważam osobiście, że to działa... będzie działało dobrze po prostu, nie? Że będzie to działało dobrze. Gdzie są nasi oponenci? Już idą. Dziewięciu tych, trzech tych, dobra. I na szczęście idą... Ej, oni pomalutku tędy chcą iść, nie? To jest bardzo zły znak. A czy... Tak się patrzy, nie? Tak się troszeczkę... Okej, okay, na razie dostają, że tak powiem, downa takiego, bo nie wiedzą zbytnio, czy mogą tędy iść, a to bardzo dobrze dla nas świadczy. Czy to jest cooldown jego? Chciałbym zobaczyć, nie? Nie, widzę, że to strzela i teraz będzie się ładowało pomalutku. Tak, i pomalutku się to ładuje, dobra. Go attack, go ofensywnie teraz. Może nie bije to dużo, szczerze. Może to nie bije jakoś masakrycznych obrażeń, ale i tak bardzo fajnie działa. Dlaczego bardzo fajnie to działa? Bo to jest dodatkowy damage. To jest dodatkowy damage, który nie jest... No nie! I gol! Dobrze, nie, nie dobrze, bo musimy go wyciągnąć teraz. Gaston, cofnij, to jest ten moment, kiedy uciekasz. To jest właśnie ten moment. To jest ten moment, który musisz iść stąd. To jest właśnie ten moment. Ale moi kochani, słuchajcie, ja wiem, lubicie dłuższe odcinki, ja się zagrałem, ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do kolejnych materiałów, no i cześć.